Firma Viking Boat od wielu lat oferuje na polskim rynku łódki zanętowe, łódki zdalnie sterowane. W ofercie jest kilka modeli, na które warto zwrócić uwagę. Oto jeden z nich. Patrol XL, sama nazwa wskazuje, sam symbol XL, że no jest to waga ciężka. Widać? Ciężka, a poza tym to jest jedyna łódka chyba z tych, które proponujecie, która jest w wersji trimaranu. Tak. Co to daje? No generalnie łódka jest bardziej stabilna na wodzie. Ten trimaran bardziej jest zrobiony po to, żeby rozdzielić komory, ponieważ no gdzieś trzeba umiejscowić akumulatory. Czyli one są tutaj pomiędzy komorami. W tej środkowej części są akumulatory. To też powoduje, że ona jest bardzo dobrze też wyważona. W środkiem idą akumulatory, które utrzymują się idealnie w samym środku. Nie giba w tą łódką wtedy tak na boki. Ta środkowa płoza też fajnie tnie fale. Tak, bo to jest ukształtowanie takie. Tak, ona jest specjalnie tak zrobiona, żeby cięła fale. No wygląd tej łódki jest niesamowity. Te światła robią wrażenie. Część ludzi właśnie, rekin, dokładnie. Tak się patrzy, mówi, że to jest pysk rekina. No design jest niezwykle ciekawy. Komory też sporo mieszczą. Podejrzewam, że to... Po 2,5 kg na komorę. Tak, po 2,5-5 kg wchodzi. Oczywiście też osobno otwierane komory. Tak. Łódka ma wszystko w sobie. GPS, echosondę. Tak jak przy innych modelach możemy zastosować inne echosondy, czy to Slona, czy Sonar Tap. Oczywiście mówimy o sondach kolorowych, ponieważ czarno-biała sonda jest na dzień dzisiejszy w pilocie. No nie jest powiedziane, że kiedyś nie będzie. Cały czas nad tym pracujemy. Od razu trzeba powiedzieć, że tego typu konstrukcje mają swój czas użytkowania. Wprowadza się ciągle nowe rzeczy, dokładnie, liftingi, dokładnie, które usprawniają, pomagają w łowieniu. To jest kawał łodzi, też oczywiście z przeznaczeniem na... Na duże wody. Jeżeli ktoś potrzebuje łódkę na duże wody, to jest naprawdę dobra łódka, która sobie radzi z dobrymi, dużymi falami. Natomiast nie jest to łódka, jeżeli ktoś nie ma miejsca w aucie. No na pewno, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś ze względu, często się zdarza, zdrowotnych, z kręgosłupem kłopoty, no to noszenie tego typu rzeczy, to jak namiot dwuosobowy, który 25 kg waży. Dokładnie. Prawda? No to są już elementy wyposażenia karpiarza takiego, który ma trochę pary i nie boi się tych ciężarów. Tak, tak. A jak sam powiedziałeś, oczywiście na to trzeba miejsca. Dokładnie. Łódka, która robi wrażenie, oczywiście w pewien sposób uniwersalna, ale przeznaczona przede wszystkim na duże wody i duże ilości zanęty, tak, do wywiezienia. Ona z tyłu jeszcze ma zaczepy. Tutaj zaczepy, to warto zobaczyć. O, faktycznie jest ciężka. Ma zaczepy do zestawu, właśnie haczyki tutaj się chyba wkłada, tak? Tak, dokładnie. Ja myślę, że większość ludzi i tak już przestało używać tych zaczepów hakowych. Bo i tak wkłada w komory. Dokładnie. Są pewni wtedy, że otwierając klapę, zanęta spada razem z twoim zestawem i ten punkt, w który wpadnie, no będzie idealnie zanęcony. No tutaj jednak jest opóźnienie, ponieważ jeżeli otwierasz tą klapę, no to nie możesz w jednym czasie otworzyć zaczepu. No to wtedy trzeba było przepłynąć trochę dalej. Dokładnie, dokładnie. Nie różni się niczym wewnętrznie między Patrolem L. Różnica polega tylko i wyłącznie na wielkości, no i przeznaczeniu na większe wody, na trudniejsze warunki, w których musi pływać. I ta łódka, jak i wszystkie inne wasze łódki, posiada serwis. Też od 10 lat, jak firma istnieje 10 lat, to wiem, że serwis też od samego początku. Tak. I ten serwis jest tutaj w Polsce na miejscu. Tak. Wszystkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne robimy zawsze w tym samym miejscu, w Polsce, w naszej siedzibie firmy. Tam był serwis, będzie, nie mamy zamiaru zmieniać tego. Wszystko robimy na miejscu. Cały czas mamy stały zapas części. I żadna łódka bez testu na wodzie nie wychodzi od nas z serwisu. Bardzo istotna sprawa. Tak. Warto o tym pamiętać. Patrol XL z serii Patrol. Największa łódka na duże wody, trudne warunki. I jeszcze raz powtórzmy, dla tych, którzy mają w samochodach duże bagażniki.